Rozdział 11. Koło południa całe miasteczko zostało zelektryzowane straszną nowiną. Wieść o morderstwie, podawana z ust do ust, leciała od domu do domu z telegraficzną szybkością. Nauczyciel oczywiście zwolnił dzieci po południu ze szkoły. Całe miasteczko uważałoby go za strasznego dziwaka, gdyby tego nie zrobił. Obok ciała zamordowanego znaleziono skrwawiony nóż, w którym podobno ktoś rozpoznał własność Mufa Potera. Opowiadano, że jakiś spóźniony obywatel widział Potera, jak dobrze po północy mył się w potoku i uciekł szybko na jego widok. Były to bardzo obciążające okoliczności, zwłaszcza mycie się, które nie należało do zwyczajów Potera. Dalej mówiono, że przetrząśnięto już całe miasto w poszukiwaniu tego mordercy. Ludzie szybko wydają wyroki, lecz jeszcze go nie złapano. Policja konna rozjechała się na wszystkie strony i szeryf był pewny, że zbrodniarz zostanie schwytany jeszcze przed zapadnięciem nocy. Całe miasteczko popędziło na cmentarz. Tomek zapomniał o tym, że serce mu pękło i przyłączył się do procesji. Wprawdzie tysiąc razy wolałby pójść gdzie indziej, ale jakaś nieprzeparta, niezrozumiała siła ciągnęła go na cmentarz. Po dotarciu na miejsce przestępstwa przecisnął się przez tłum i ujrzał straszny widok. Miał wrażenie, że od chwili, kiedy był tutaj, upłynęło co najmniej sto lat. Ktoś uszczypnął go w ramię. Odwrócił się i napotkał spojrzenie Haka. Obaj w jednej chwili poczęli patrzeć każdy w inną stronę, w obawie, że ktoś może wyczytać prawdę w ich oczach. Ale wszyscy rozprawiali o zbrodni i nie odrywali oczu od okropnego widoku. Biedny, taki młody to nauczka dla tych, co okradają groby. Mów, Potter będzie wisiał. Jeżeli go złapią, tak mówili ludzie, zaś pastor orzekł: To był sąd Boży. Oto każąca dłoń Pana. Nagle Tomek zadrżał całym ciałem. Wzrok jego padł na obojętną twarz półindianina Joego. W tej samej chwili tłum poruszył się i zakołysał. Rozległy się wołania. To on! To on sam tu idzie. Kto? Kto? wołali inni. Mów Potter. Patrzcie, zatrzymał się Wraca! Łapać go, nie pozwolić mu uciec! Ludzie, którzy siedzieli na drzewach nad głową Tomka, krzyknęli, że Potter wcale nie próbuje uciekać, że jest tylko wystraszony i oszołomiony. Co za diabelski bezwstyd! powiedział ktoś ze stojących obok. Chciał tu przyjść, żeby spokojnie obejrzeć swoje dzieło. Nie spodziewał się, że zastanie tak liczne towarzystwo. Tłum rozstąpił się i przepuścił szeryfa, który przeszedł środkiem z urzędowo ważną miną, ciągnąc za sobą Potera. Na twarzy nieszczęśnika malowała się straszliwa rozpacz, a z oczu wyzierało bezgraniczne przerażenie. Kiedy stanął przed zwłokami zamordowanego, zatrząsł się jak w konwulsjach, ukrył twarz w dłoniach i wybuchnął płaczem. Ludzie, kochani, ja tego nie zrobiłem, powiedział płacząc. Przysięgam, że mówię prawdę. Nie zrobiłem tego. A kto cię o to oskarża? krzyknął jakiś głos w tłum. To był celny strzał. Potter odjął ręce od twarzy i rozejrzał się wokół z wyrazem beznadziejnej rozpaczy. Nagle spostrzegł pół Indianina i zawołał. Och, Joe, przyrzekłeś mi, że nigdy. Czy to twój nóż? Zapytał szeryf, podsuwając mu go przed oczy. Potter byłby upadł, gdyby go ludzie nie podtrzymali i nie posadzili na ziemi. Coś mi mówiło, odezwał się jękliwym głosem, że jeżeli tu nie wrócę i nie zabiorę, Zadrżał i uczynił ręką gest człowieka, który niezdolny jest się bronić dłużej. Powiedz im, Joe, powiedz! Nie ma innej rady. Hak i Tomek stali jak skamieniali, z przerażeniem słuchając zeznań Joe'ego, który najspokojniej w świecie podawał swoją wersję wydarzeń. Myśleli, że lada chwila grom z jasnego nieba strzeli w tego nikczemnego kłamce, i dziwili się, że sprawiedliwość tak długo każe na siebie czekać. A kiedy pół Indianin skończył relację i w dalszym ciągu był cały i zdrowy, ich nieśmiały zamiar, aby złamać przysięgę i ocalić życie biednemu oszukanemu więźniowi, zgasł i rozwiał się bez śladu. Doszli bowiem do wniosku, że zbrodniarz Joe zaprzedał duszę diabłu. Więc ten, kto by go ruszył, śmiertelnie naraziłby się mocą piekielnym. Dlaczego nie uciekłeś? Po co tu przyszedłeś? Zapytał ktoś potera. Nie mogłem. Nie mogłem, zajęczał Potter. Chciałem uciekać, ale coś mnie tu samo przygnało. I znów się rozpłakał. Parę minut później, w czasie przesłuchania pod przysięgą, Joe z takim samym spokojem powtórzył swoje zeznania. I tym razem grom go nie zabił, co ostatecznie upewniło chłopców, że musiał zaprzedać duszę diabłu. Pół Indianin stał się dla nich niesamowitym, budzącym dreszcz grozy człowiekiem. Patrzyli na niego jak urzeczeni. W duchu postanowili sobie śledzić go po nocach i lekroć tylko nadarzy się sposobność, w nadziei, że uda im się chociaż jednym okiem spojrzeć na jego straszliwego pana. Joe pomógł podnieść ciało zamordowanego i położyć na wóz, który miał je zabrać. Tłum zadrżał z przerażenia, gdyż w tym momencie rana zaczęła lekko krwawić. Chłopcy łudzili się, że może ta okoliczność skieruje podejrzenia we właściwą stronę, ale nic z tego. Ludzie wytłumaczyli to sobie inaczej. To jasne jak słońce. Przecież obok ofiary stał Mów Potter. Straszna tajemnica i wyrzut sumienia odebrały Tomkowi sen. Pewnego ranka przy śniadaniu Sid powiedział: Ty się tak rzucasz w nocy i wygadujesz takie niestworzone historie, że nie mogę spać. Tomek zbladł i spuścił oczy. To zły znak, powiedziała ciotka Poli z naciskiem. Co masz na sumieniu, Tomku? Nic. Ja nic nie wiem odparł Tomek, ale ręka tak mu drżała, że rozlał kawę. I takie brednie pleciesz, ciągnął dalej Sid. Dziś w nocy krzyczałeś To krew, to krew, powtarzałeś to w kółko, a potem wołałeś Nie męczcie mnie, nic nie powiem. O co chodzi? Czego nie chciałeś powiedzieć? Tomkowi świat zawirował przed oczami. Nie wiadomo, co by z tego wszystkiego wynikło, gdyby napięta do tej pory twarz ciotki naraz nie złagodniała. Sama o tym nie wiedząc, przyszła Tomkowi z pomocą. Ach, tak, powiedziała. To przez to okropne morderstwo. Mnie też to się śni. Czasem śni mi się nawet, że to ja zrobiłam. Mary wtrąciła, że ona też się tym bardzo przejęła. Sid udał, że to wyjaśnienie mu wystarcza. Tomek, czym prędzej, się ulotnił. Potem przez cały tydzień skarżył się na ból zębów. I idąc spać, owijał sobie twarz chustką. Nie domyślał się, że Sid czuwał po nocach. Że zdejmował mu chustkę z twarzy i wsparty na łokciu długo nasłuchiwał jego majaczeń, a potem znowu zakładał mu chustkę. Powoli niepokój wewnętrzny Tomka przechodził, ból zębów stał się niepotrzebny. Jeżeli Sidowi udało się rozszyfrować senne majaczenia Tomka, to zachowywał to dla siebie. Tomkowi zdawało się, że jego koledzy już nigdy nie przestaną bawić się zdechłymi kotami i nie pozwolą mu zapomnieć o jego udręce. Sid zauważył, że Tomek przestał brać udział w oględzinach kocich zwłok, chociaż zwykle przewodził w takich imprezach. Nie występował też w roli sędziego badającego przyczynę śmierci kota, ani nawet w roli świadka, co było już bardzo dziwne. Nie uszło wreszcie jego uwagi, że brat odnosi się z wyraźną odrazą do wszelkich zabaw w śledztwo i unika ich jak może. Sid dziwił się, ale nic nie mówił. W końcu i kocie oględziny wyszły z mody i przestały dręczyć sumienie Tomka. W owych ciężkich dniach biedny Tomek codziennie lub przynajmniej co drugi dzień wypatrywał sposobnej chwili, aby podkraść się pod małe zakratowane okienko więzienne i podrzucić mordercy jakiś drobny podarunek. Więzienie było niewielkim budynkiem z cegieł, stojącym na skraju miasteczka, tuż nad bagnami. Nie było strzeżone, bo rzadko ktoś w nim siedział. Podarunki przynoszone więźniowi przynosiły niejako ulgę sumieniu Tomka. Mieszkańcy miasteczka mieli wielką ochotę rozprawić się z półindianinem za znieważenie i obrabowanie zwłok, ale tak bardzo wszyscy się go bali, że nikt nie chciał pierwszy z nim zaczynać. Zresztą Joe przezornie rozpoczynał wszystkie swoje zeznania dopiero od opisu bójki, nie wspominając ani słowem o rozkopaniu grobu, które ją poprzedziło. Wobec tego uznano za rzecz najrozsądniejszą, nie ruszać na razie tej sprawy.